nie mam powodu, żeby zgłosić wniosków separatu, natomiast zwracam się z prośbą o wprowadzenie i rozpatrzenie jako sprawy nagłej oraz zastąpienie do jego czytania projektu uchwały według druku 1084, to jest projekt zmiany statutu miasta Krakowa. Dziękuję. Dziękuję. Mamy wniosek o wprowadzenie do porządku obrad i rozpatrzenie jako sprawy nagłej oraz zastąpienie do drugiego czytania projektu uchwały w sprawie projektu zmiany statutu miasta Krakowa według druku 1084. Jest to projekt Komisji do Spraw Reformy Ustroju Samorządowego, Współpracy i Dialogu Społecznego Rady Miasta Krakowa. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi. Nie widzę. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Proszę wyjść. Głosowaliśmy 36 osób za, 1 przeciw, 1 wstrzymująca się. Rada wprowadziła ten punkt do porządku obrad. Bardzo proszę Pana Radnego o spreferowanie tego punktu. Od razu. Tak, no bo mamy odstąpienie drugiego czytania, więc też musimy dać szansę na poprawkę, na poprawkę. No nie, dużo dzisiaj nie patrzymy, ale... Szanowni Państwo, projekt zmiany statutu miasta Krakowa, który dzisiaj omawiam, dotyczy zmian w zakresie funkcjonowania jednostek powłaszczych i ten projekt, czy pierwsze złożenia tego projektu zaistniała z uwagi na nieuzgodnienie wcześniejszego projektu przez prezesa Rady Ministrów. Ten projekt różni się tym, że zawiera te kwestie, które prezes Rady Ministrów podjął w swoim piśmie. W związku z tym, wypełniamy uwagi premiera w zakresie uwzględnienia statutu tego projektu. Dziękuję. Dziękuję. Czy w tej sprawie ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam odbycie pierwszego czytania. W związku ze złożonym wnioskiem o odstąpienie drugiego czytania ustalam dziś godzinę 17 jako termin zgłaszania autopoprawek, dziś do godziny 17.30 jako ostateczny. Proszę Państwa, na wniosek Komisji Dyscyplinarnej ogłaszam 10 minut przerwy. Nie, nie, słuchajcie, mamy 100.